jeżeli nie kupimy gotowego preparatu dezynfekcyjnego na bazie alkoholu, i pamiętajmy też, że bardzo dobrym środkiem jest zwykłe mydło, czy to mydło w płynie, czy mydło stałe, to możemy zrobić go w domu. W aptekach ciężko jest teraz uzyskać preparaty na bazie spirytusu, alkoholu etylowego, ponieważ nawet hurtownie teraz już nie mają. Jeżeli mamy dostępny sklep spożywczy, możemy kupić tam alkohol, czyli alkohol etylowy, spirytus rektyfikowany, tak się to nazywa. Lub nieco mniej pachnący, ale zwykły denaturat, który jest dużo tańszy i jest też w wersji, która jest bezbarwna. Proszę nie bać się tego fioletowego koloru, on nie zostawia śladów, natomiast jest też bezbarwny denaturat. I taki alkohol musimy zmieszać z wodą, tak aby uzyskać wagowo 60% albo wyżej do 80% stężenia tego etanolu. Każdy po szkole podstawowej potrafi sobie to doskonale przeliczyć. Do tego powinniśmy dodać jakiś preparat, który powoduje, że zmniejsza się napięcie powierzchniowe, czyli na przykład mydło w płynie, trochę gliceryny, coś, co spowoduje, że przyleganie takiego preparatu, który wykonamy, będzie dużo lepsze. I trzeba pamiętać, że te preparaty, które przygotujemy, czy które stosujemy, powinny być usunięte z powierzchni, którą dezynfekujemy. A w przeciwieństwie do rąk, które sobie dezynfekujemy i nie wycieramy ich, to powierzchnie, które dezynfekujemy tak przygotowanym preparatem, powinny być starte. Po to, aby ten brud, który najczęściej tam jest, razem z resztkami środka dezynfekującego, uległ po prostu wyrzuceniu do kosza na śmieć. Takim preparatem przygotowanym w sposób domowy można bezpiecznie dezynfekować też sierść zwierząt. Z tym, że oczywiście nie należy pryskać na zwierzęta bezpośrednio. Wiele zwierząt, właściwie większość, nie znosi aerozoli, sprayów. Wobec czego, jeżeli chcemy powierzchownie odkazić sierść zwierząt, nie mówię o skórze, bo byśmy musieli tych preparatów użyć bardzo dużo i byłoby to niekorzystne z dermatologicznego punktu widzenia, to spryskajmy tym preparatem odkażającym ręcznik, jakąś szmatkę, jakąś taką gąbkę w kształcie małej płachty kwadratu i przetrzyjmy psa czy kota, a potem ręcznikiem już mokrym ze zwykłej wody przetrzyjmy go jeszcze raz. Zastymulujemy w tym przypadku kota do tego, żeby się umył, a psu pozwolimy uniknąć pozostawania resztek tych środków powierzchniowo-czynnych na sierści, przez co jej nie wysuszymy.